Początek tygodnia jeszcze gorący, ale od jutra nad Polską pojawią się opady deszczu i burze. Szczęść Boże, Krzysztof Gus, zapraszam na prognozę pogody. Dziś nadal słonecznie i sucho, napływać będzie gorąca masa powietrza, najniższa temperatura, ale i tak wysoka jak na wrzesień prognozowana jest na wschodzie, do 26 stopni, oraz na wybrzeżu około 20. Na pozostałym obszarze gorąco, na ziemi lubuskiej, ale także miejscami w centrum, do 30 stopni. Przeważnie południowo-zachodni wiatr będzie słaby, a ciśnienia atmosferyczne w miarę stabilne na poziomie 1006 hektopaskali. Jutro na przeważającym obszarze pojawią się opady deszczu i burze. Jednak na wschodzie, ale także częściowo w centrum oraz na południu kraju przez większość dnia dominować będzie słońce. Na tym obszarze będzie również gorąco, 28-30 stopni. Z kolei na północnym zachodzie będzie już znacznie chłodniej, tam około 17 stopni. Choć w najbliższe dni odczujemy spadek temperatury, to w weekend ponownie będzie cieplej. Życzę Państwu dobrego dnia, do zobaczenia.